Siemanko, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, kochani. Zainwestowałam w nowy sprzęt, więc mam nadzieję, że będzie widać. Mam dodatkowe światło, mam mikrofon, który wyciągnęłam na dodatkowym, mocniejszym kablu, więc mam nadzieję, że w tym odcinku będzie lepszy dźwięk, będzie lepszy obraz. No i też jeszcze zmieniłam ustawienia mojej kamery, więc mam nadzieję, że w ogóle ogólnie będzie Wam się ten odcinek dobrze oglądało. No i ciekawa jestem, czy mi się ten odcinek będzie dobrze oglądało. To znaczy ten odcinek Top Model, który dzisiaj sobie obejrzymy. Dziś obejrzymy 7 odcinek 11 sezonu Top Model. To już 7 odcinek! Kurczę, kiedy to zleciało? Ja myślałam, że my dopiero startujemy. I ja cały czas mylę imiona, mylę cały czas Michalinę z Marceliną. I jeszcze chłopaków też zamieniłam chyba 2 razy, Filipa z Maćkiem, więc żeby Wam się milej oglądało, no to postaram się nie zamieniać tych imion. Ale jakbym zamieniła te imiona, to pamiętajcie, że ja nie robię tego złośliwie, a jakbym miała od początku nagrywać cały odcinek, to chyba nie miałoby to sensu, prawda, żeby te odcinki wychodziły z większym opóźnieniem i tak wydaje mi się, że w miarę regularnie tutaj wszystkim się zajmujemy. Dzisiejszy odcinek montuję ja, drugą część, czyli część, gdzie będzie sesja zdjęciowa, montuje mój montażysta Darek. Darek pewnie tego odcinka nie widzi, ale i tak go pozdrowię. Pozdrawiam również Bartka bardzo serdecznie. Dzięki Bartkowi dostaję świeżusieńkie odcinki Top Model i dziękuję bardzo administratorom z mojej grupy na Facebooku. No i dziękuję też sobie, że wrzucam reelsy, fajne zdjęcia na Instagram i zapraszam Was serdecznie na mój Instagram. Ostatnio, słuchajcie, na Bali pada strasznie deszcz, więc wrzuciłam takiego fajnego reelsa, gdzie tańczę w deszczu w moim płaszczu przeciwdeszczowym. Znaczy, mam nadzieję, że fajnie się to ogląda. No. Tyle chciałam Wam powiedzieć i co? I chyba przechodzimy do odcinka, zobaczmy co dziś, zobaczymy w dzisiejszym odcinku. Chyba oglądaliśmy zajawkę w poprzednim odcinku, ale nie pamiętam co będzie, także sprawdźmy to. Cały czas w pełnym składzie. To, co chciałam pokazać na zdjęciu, no to widać w sumie na tym zdjęciu. Ja nadal zastanawiam się, co tam się w ogóle wydarzyło, że tak okropne zdjęcia wyszły w tej sesji. Większość uczestników niedoświetlona, poucinane kończyny, poucinane głowy, przypadkowe totalnie jakieś złapane momenty. Masakra, dlatego uczestnicy, jeżeli oglądacie akurat moje odcinki, ja wiem, że część z Was ogląda, to totalnie się nie przejmujcie, bo to nie jest Wasza wina, tylko całej produkcji. Ej, słuchajcie, Maciek zostawił list. Czytałabyś list? Nie. Dobra. Nie, bo nie lubię cię. Kochani. Maciek zostawił list, ale Maćka przywrócono. Jak ja się strasznie cieszę, że Maćka przywrócono. Czeka Was wyjątkowy dzień, a przy okazji pokaz mody. Pójdziecie w kolekcjach, które już podbiły serca publiczności w Berlinie, Londynie, Paryżu, Nowym Jorku. Jest z nami ich autor, jeden z najlepszych projektantów niemieckich, Kilian Kerner. No zaczynamy z grubej rury, słuchajcie, ten program nadal jest o modelingu, super. Very happy to be here. We do a fashion show together today. So be edgy, be cool on the catwalk and that's it. A ja wam mogę obiecać jedno, pokaz. Rozwali wasze czachy. Zamiast się uśmiechnąć w momencie, kiedy Michał staram się dzisiaj nie zapominać i nie mylić żadnych imion. W momencie, kiedy on coś takiego mówi, to ja już sobie wyobrażam po prostu najgorsze. Dostaliśmy krótką informację od projektanta, że mają być cool na pokazie, więc domyślam się, że to będą takie trochę streetwearowe rzeczy. A może właśnie będą jakieś eleganckie garnitury, tylko że będą chcieli taki krok bardziej streetwearowi. Streetwearowy, ciekawa jestem, aczkolwiek ja obstawiam streetwear. Już nie pracujemy? Jestem tak. Do roboty? No to go! Poczułem lekki stres, pokaz i to jeszcze z takim projektantem. Mega w ogóle taki zaszczyt, że możemy założyć jego projekty i każdy z nas na pewno w głowie miał takie coś, że kurde, nie mogę zawieść, nie mogę przejść źle. Ja bym radziła mieć takie podejście w ogóle do każdej pracy. Ja w większości, jeżeli chodzi o większość pokazów, to nawet mnie nie interesowało, dla jakich projektantów idę. Zrobiłam trochę pokazów dla takich tych najlepszych marek, bo i zrobiłam Chanel, i Diora, Dolce & Gabbana. I kilka jeszcze innych marek, natomiast było bardzo dużo marek.
o których ja nigdy wcześniej nie słyszałam. I szczerze mówiąc, to wisiało mi to. Ja nawet czasami nie czytałam informacji, jak agencja mi wysyłała, na jaki casting idę, bo jak wiedziałam, że to jest jakaś no, taka mniejsza firma, to myślałam sobie, a po co mi to wiedzieć? W sumie jakoś za bardzo mnie to nie interesowało. Natomiast podejście zawsze miałam takie samo, czyli muszę dać z siebie 200% podczas pracy. Good. Yeah. It's cool. And the trousers outfit, he's so big. Presję miałem przez to, że ostatnio prawie odpadłem z programu. No nie dziwię się. I powiedziałem sobie, że to musi być mój najlepszy pokaz w moim życiu, jaki dałem. No, żeby Michał po prostu zobaczył, że nie popełnił błędu. Żeby jurorzy zobaczyli. Okay. Ostatnio chyba jak Michał przywracał jakichś uczestników, to bardzo szybko po tym oni znowu odpadali. Jeżeli coś pokręciłam, to dajcie znać. Próbuję sobie teraz przypomnieć, bo wiecie, tyle tych sezonów było, że mi się miesza wszystko w głowie, ale zazwyczaj było tak, że w następnym odcinku albo dwa odcinki później ta sama osoba odpadała jednak. Tak. Okay. Great. Good job. I love this girl in blonde. Yeah. This in the gold dress. I love her. Yeah, she's great, right? Przez mój wzrost nigdy nawet nie byłam przez żadną agencję wysyłana na castingi do pokazów, a zawsze o tym marzyłam. Bardzo chciałam. To Michalina, w takim razie, jeżeli oglądasz, to zainteresuj się, jeżeli będziesz chciała robić pokazy. Koleżanki, które miały nawet mniej wzrostu niż ty, robiły pokazy w Azji. I w ogóle porównując na przykład pracę w Austrii, pracę w Mediolanie, to praca w Azji, w niektórych azjatyckich państwach była o wiele ciekawsza, bo w Mediolanie showroomy to jest po prostu taka nuda i czasami taki zapieprz, że to jest głowa mała. No i to są takie prace mało takie glamour, wiecie, ani z tego zdjęć nie macie, ani nie robicie pokazu tak naprawdę. Akurat mówię przez pryzmat robienia showroomu, a w Azji zajebiste pokazy, zajebiste magazyny, zajebiste katalogi, z których naprawdę super zdjęcia później były. Oczywiście, jeżeli będziesz pracować, ale wydaje mi się, że raczej nie powinnaś mieć problemu. To taki tip dla niższych osób, w sensie nie poniżej 170 cm, ale 171, 172, 3. Często moje koleżanki robiły pokazy z takim wzrostem właśnie. Yeah, it works. Yeah, it works. Yeah. Looks perfect here. Dostałam sukienkę taką przepiękną, taką błyszczącą, koraliki. Ja jestem sroka, więc mi się po prostu przepiękna była. Ja też jestem sroką, też uwielbiam błyskotki, w ogóle bling bling. This one? Maybe. Weź to. Czy wziąć to do ręki? What's your problem? No. Okay. Różne miałam takie odczucia co do każdej stylizacji. Dostałam takie spodnie i taką kurtkę, co oczywiście, no, one jakby wiszą na mnie. Maybe this dress? Oh, yeah, we can try. Yeah. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie, bo może konkluzja będzie inna, ale ogólnie wam powiem, że to nie wygląda tak, że my możemy robić komentarze na temat ubrań. Jeżeli my uważamy, że nie do końca dobrze leży na nas ubranie, a projektant chce, żebyśmy to ubranie nosiły, no to nosimy. I nie ma w ogóle opcji, żeby powiedzieć, że nie podoba mi się, załóżmy coś innego, to nie jest nasza praca. My nosimy to, co nam dadzą. Mi coś innego, sukienkę, która już mi się bardziej spodobała. When I'm in the jury, I will not friendly to her. I will not be friendly to her. Oh wow, no to ostro. Nie zostało nam oczywiście wszystko pokazane, ale z komentarzy można wywnioskować, że jej się podobały inne ubrania i nie była do końca zadowolona z tego, co dostaje. Gdybym ja była projektantką i bym usłyszała, że któraś z modelek narzeka, że jej się nie podoba jej outfit, jeżeli to rzeczywiście był ten przypadek, to uwierzcie, że nie chciałabym z tą osobą pracować, po prostu. She said no, don't want this dress, don't want this shoes. Yeah, I know, she's like sassy man. Yeah, but yeah, I know. Then you like... can't be a model. Yeah. Zgadzam się, nie można być wybrednym. Jeżeli już wyrobicie sobie jakąś markę, jeżeli jesteście gwiazdą wielką, to wtedy sytuacja wygląda inaczej. My mamy pokazać ubranie. Nikogo tak naprawdę nie obchodzi, czy nam się ta sukienka podoba i czy to jest nasz ulubiony kolor. No chyba, że ktoś nas się spyta, który strój nam się najbardziej podoba, który byśmy chciały założyć. No to wtedy wiadomo, że sytuacja jest inna, ale to oni muszą wyjść z taką propozycją. No wyobraźcie sobie, że jesteście projektantem i wam wybrzydzają osoby, które chcecie zatrudnić, że nie, to mi się nie podoba, wolałabym to. Ta sukienka jest ładniejsza, ten strój, no nie do końca. Ale nie wiem, czy rzeczywiście tutaj był taki case do końca. No. Weronika to bardzo skomplikowana osoba.
No nie można tak po prostu. Nawet jak się coś nie podoba, trzeba powiedzieć, że jest super, bo to jednak jest projektanta i... Zgadzam się. To nie jest ważne. Ty idziesz, bo idziesz w pokazie i masz zrobić swoją pracę, to co jest ci dane i idziesz. Zgadzam się, Ola, 100%. Okay, stop. That's not good. What's the problem? Just rest. Buty były właśnie takie zaczepiające się. Sukienka ciągle się o nie tak, nawet nie, że zahaczała, tylko tak jakby zadrapywała, że mogłam ją podrzeć po prostu. Go back and learn how to walk with this dress. Okay. Troszeczkę Klaudia się stresowała właśnie z tym chodem. Zaproponowała mi nawet, że no, ja jakoś w miarę chodzę, że nie jestem profesjonalna w tym, ale zawsze chętnie jej pomogę. Sexy tak, wiesz, tak sexy charakternie. Bardziej, no. Adrianowi i Filipowi też pomagałam. Razem żeśmy też przeszli kilka razy po wybiegu. Ja bardzo często widziałam takie sytuacje na backstage'u i to może was trochę zaskoczyć, no bo myślicie sobie, kurczę, jak już dziewczyny przeszły casting, odniosę to do dziewczyn, ale oczywiście to też tyczy się panów. Jeżeli dziewczyny już przeszły casting, no to przecież potrafią chodzić, więc po co miałyby chodzić na backstage'u? Bardzo często to możemy dostać skomplikowane ubranie, skomplikowane buty i normalnie po tym, jak przymierzymy ciuchy, to możemy sobie pochodzić. Ja bym wręcz radziła sobie pochodzić, zobaczyć, czy nic się nigdzie nie zahacza. Jak lepiej jest ustawiać stopy, czy buty są stabilne. Jeżeli nie są stabilne, to w jaki sposób mogę ograć? Tutaj Klaudia powiedziała, że te buty się tak zaczepiały, że bała się, że rozerwie tę sukienkę. To też poćwiczyć, być może mniejsze kroki trzeba by robić, albo jakoś podkopać trochę. Także to jest bardzo często spotykana rzecz na backstage'ach, że modelki sobie ćwiczą. Nie zawsze oczywiście, ale ja to widziałam dość często. Boję się, że będą jakieś mocne przeszkody. Moi drodzy, przed nami pokaz. Będzie się działo bardzo dużo, jak na autostradzie. Ale psychodela. Iluzja. Wyglądało to mega hardkorowo. Jak ktoś ma chorobę lokomocyjną, to będzie ciężko. Mieliśmy... Całe szczęście, że w tym sezonie nie ma nikogo, kto choruje na padaczkę. Wyobrażacie sobie, gdyby tutaj był ktoś, kto choruje na padaczkę i kazaliby mu zrobić. I tak jak Weronikę zjechali w ogóle w poprzednim odcinku za to, że bała się o ten aparat słuchowy i generalnie, wiecie, była odcięta od kontaktu z ludźmi, to ją zjechali za coś takiego, a teraz wyobraźcie sobie, że tutaj byłaby osoba cierpiąca na padaczkę i jeszcze jej by się dostało. To już by chyba przekroczyli tak granicę, że dalej by się nie dało. Że gorzej by się nie dało. Przebieracie się. O, okay, najszybciej super. Jak się da. Jeśli ktoś za długo się będzie przebierał, nie trafi w swoje miejsce, nie ma drugiego wyjścia. Nigdy chyba się nie spotkałam z tym, żeby taka sytuacja miała miejsce. Dajcie znać, jeżeli wy się spotkaliście, bo ja wiem, że każdy pokaz jest inny. W moim przypadku zawsze było tak, że jeżeli się nie wyrobisz, to pani, która nas koordynuje i ustawia do wyjścia i sprawdza jakby tuż przed wyjściem, czy wszystko jest w porządku, po prostu wciska was do kolejki w takie miejsce, żeby jakoś to miało ręce i nogi. Nigdy w życiu się nie spotkałam z tym, że nie zdążysz, to nie wychodzisz. Kolejność. Michalina, Maciek, Ola, Filip. Miał być to pokaz, który rozwali nam czachy. Adrian, Adrianna, Audia, Borys. Jak zareaguje na te wszystkie światła. I Natalia na końcu. 3, 2, 1. Zazwyczaj jak nam przygotowywano listę kolejności przed wyjściem na pokaz, to kazano nam jeszcze odliczać, że już nie mieliśmy imion, tylko mówiliśmy numerkami, że ja jestem 5, ja jestem 6. Albo później się mnie pytano, a kto jest przed tobą? Ja mówię, ona, a za mną ona. I sprawdzano kilkukrotnie taką listę i jeszcze zazwyczaj na pokazach mieliśmy po prostu wywieszoną gdzieś na ścianie, po prostu była powieszona kartka z kolejnością, żeby nikt się nie pomylił. Ale też jak coś, to możecie zobaczyć, że Michał Pigruk stoi przed wyjściem jakby na pokaz, więc on jeszcze sprawdza, czy na pewno nikt się nie pomylił. Michalina. Ale psychodela, wow. Dachte ich nur so, wow, sie sieht aus wie ein Star. Idziesz. Pięknie wyglądała. Michalina, nie Marcelina. Ona jak taki kardynał troszkę wygląda. Wow. Das ist mein Fabrikenjunge, den okay. Finde ich richtig gut. Ciekawa jestem, czy panel jurorski zna język niemiecki. Zastanawiam się, dlaczego projektant nie zmienił języka na angielski. Czy to na potrzeby show, czy on specjalnie po prostu robi tak, że no, jak nie znasz niemieckiego, to się ze mną nie dogadasz. Przypuszczam, że na potrzeby show po prostu tak zrobili. Nie. Tak jakby się wziął za siebie, tak, i co się w nim naprawdę obudziło. Jaka fryzura, zobaczcie. Co sądzicie? Ja wolę Joannę bez grzywki, zdecydowanie. Jakoś wygląda, jakby miała perukę.
Chyba, że to jest peruka. Nie wiem, dajcie znać, bo ja takich rzeczy nigdy nie mogę... Jakoś nigdy nie widzę takich rzeczy. A co sądzisz o Oli? Ich finde sie ist ein bisschen steil. Byłam w takim szoku, bo nie wiedziałam właśnie, gdzie iść tak naprawdę, bo tutaj zakręcało, tutaj trzeba było się jeszcze zatrzymać na zdjęcie. Troszkę nieskupiona, troszkę się stresuję. Dobra, mamy tutaj przedsmak tego, że chyba robią im próby, dlatego że Ola powiedziała, że tam się zakręciła, tu jeszcze trzeba się zatrzymać, tam trzeba się zatrzymać na zdjęcie, czyli wygląda na to, że chyba mieli jakieś szkolenie. Szkoda, że nam takich rzeczy nie pokazują. Rzeczywiście też mi się wydaje, że dosyć sztywno szła, tak bez energii po prostu. Obawiałem się, bo też mam chorobę lokomocyjną, że będzie mi niedobrze, że będą zawroty głowy, bardzo łatwo mój błędnik zmylić. Ale w ogóle nieobecny jest. Gdzieś się pogubił chyba z tym. Nie zauważył już jury. Tak, tak. Ale to akurat, że był taki nieobecny, no ja też to widziałam, natomiast widziałam takie pokazy i byłam świadkiem nawet na castingach, kiedy proszono modeli o to, żeby właśnie udawali takich niedostępnych, że mają iść tak jakby byli zagubieni, zamroczeni i tak dalej, tak jakby w ogóle nie widzieli publiki, tak jakby takie trochę zombie, takie trochę... Więc to wszystko zależy po prostu od tego, jakie będą wymagania, ale fajnie wyglądał w ogóle na pokazie. Biegasz, biegaj. Ja byłam w takiej jakiejś adrenalinie, w takim, nie wiem, transie, że w ogóle nie widziałam, co się dzieje wokół mnie. No te przebiórki to był jeden wielki chaos, no po prostu każdy biegł, zrzucał z siebie byle gdzie te ubrania, zakładał drugie. Jezus, no i tak to wygląda. Żeby tylko wyrobić się na założenie kolejnego ubrania, tylko tak jak właśnie zawsze wam powtarzam, są osoby, które pomagają nam się przebrać, więc ten chaos jest troszeczkę bardziej okiełznany, natomiast nadal jest chaotycznie. To jest tak, że czeka się kilka godzin na pokaz i po prostu nudy, nie ma co robić, a potem jak już się zacznie, to jest po prostu jak taka lawina, jak lawina. Weronika ładnie też... No, ślicznie taka wygląda. Klasowa, jaka mocna, wow, jaka twarz, Weronika, jaka świetnie, energia super, pięknie wygląda. To jest w ogóle też makijaż idealnie po prostu stworzony dla niej. Ihre attitude backstage war horror. Idziesz, Krystian. To był pierwszy pokaz, na którym mogłem się pokazać. Ale psychodela tam. Bo ostatnio szpilki mi w tym przeszkodziły. No, jak ci cały czas dają szpilki, to nic dziwnego, to nie jest takie aż łatwe na początku. Mi też to zajęło kilka miesięcy, żeby nauczyć się chodzić w szpilkach, już nawet pomijając fakt, że jako modelka, tylko po prostu jako kobieta. Martyna. Troszkę taka wycofana jest. I love her face, but the walk is not the energy. Nie here. Martynie też bardzo pasuje ten makijaż, bardzo pasuje fryzura. Jestem zachwycona dzisiejszymi stylizacjami. Szkoda, że w ogóle uczestnicy nie mieli sesji zdjęciowej w takich stylizacjach. Wydaje mi się, że Martyna wyglądałaby jak gwiazda kina. Cudownie wygląda. A w ogóle co do tego, że żaden z uczestników nie wpadł na siebie tak naprawdę poważnie, ani nie zniszczył tego, co się dzieje tutaj, całego wystroju, to jestem pełna szacunku, bo po prostu tej psychodeli to mi by się po prostu chyba w głowie kręci. Trzeba się przebrać. To jest jedna trudność czas. Nie, najtrudniejsze są zakręty, bo nagle... Ja właśnie tak jak Michalina zawsze biegłam, właśnie zobaczcie, zdejmuję buty w rękach i jazda tylko do następnego outfitu. Dokładnie tak to wygląda, słuchajcie. Nie, najtrudniejsze są zakręty, bo nagle wychodzi z zakrętu i się pojawia druga osoba, która dopiero wychodzi. Bardzo są zdenerwowani. Tak, jakoś wiesz, mega, prawda? Strasznie zdenerwowani. Ja nie widzę tego zdenerwowania na razie. Może po prostu za krótkie przebitki nam puszczają, ale szczerze mówiąc jakoś nie wyczułam tego aż tak bardzo od większości uczestników. Adrian? Chodzenie nie jest jeszcze rzeczą, którą mam doprecyzowaną. Dobra, widzę. Okej, widzę to jak się zatrzymał, zobaczcie. Zamiast zrobić idzie, pach, pach. Albo jeżeli projektant sobie zażyczy, to idzie, pach i powrót, to on robił tak. I tak był niepewny, zobaczcie sam, widać jednak, okej, widać stres, sorry. Kasia miała rację, Sokołowska. Jeszcze rzeczą, którą mam doprecyzować. Nie był, tak, nie był pewny nawet w którą stronę się spojrzeć. Tam jeszcze takiego stanu, który faktycznie by mnie satysfakcjonował. Idziesz. Adriana. I love her, ich liebe sie. Adriana ma power tak, pokazowy. Tak, mega skupiona. Ona ma, skupia uwagę, tak. Jeśli chodzi o pokaz, to ja jestem każdym pokazem podjarana mega. Ja jak idę, to naprawdę czuję się jak taka queen of the life, że po prostu idę i wiem, co robię. Ile już osób tu jest? Dzięki. I bardzo dobrze to jest, to co ona powiedziała, to jest też coś, o czym ja wam mówiłam. Uczucie,
jakie się ma wychodząc na scenę podczas pokazu, jest niesamowite. Naprawdę, to jest krótkie uczucie, bo jesteśmy na scenie z minutę, dwie minuty, no w zależności od tego, ile macie outfitów i jak długi jest wybieg, ale to nie trwa zbyt długo. I są długie oczekiwania, nudy i tak dalej. Ja nie lubię wszystkiego tego, co się dzieje dookoła pokazów. Natomiast sam pokaz to jest niesamowite. Adrenalina i to poczucie takie, że czujecie się, jakbyście były królowymi świata, królowymi życia, jakbyście były po prostu najcudowniejszymi osobami na świecie. I jeżeli to jest coś, co Wam odpowiada, to będziecie się czuli niesamowicie. Mi to zawsze boostowało samą ocenę, ale pewność siebie na catwalku. Natomiast wiem, że niektóre osoby mogą po prostu się poczuć tym uczuciem przytłoczone. Ja mam nadzieję, że jeszcze kilka pokazów w swoim życiu zrobię jako emerytka, dlatego że to jest naprawdę taki fajny boost adrenalinowy. A co do Adriany, to też cudownie i kolejna osoba, której przepięknie w tym makijażu, w tej całej stylizacji. Kto jest ostatni? Natalia. Klaudia idzie, jakaś sexy. No, Klaudia to kocica. I co, Klaudia teraz już się nie potyka o sukienkę, czyli dobrze, że sobie poćwiczyła, potrenowała troszeczkę, że zgłosiła, że coś jest nie tak z butami. Fakt faktem, projektant nie powiedział do końca, jak ma iść, ale powiedział jej, idź i ćwicz. I mi też wiele razy powiedziano, idź i ćwicz, nie robisz tego dobrze. No i poszłam, poćwiczyłam i zaczęłam robić dobrze. W ogóle nie wiedziałam, co się dzieje. Wszędzie były te światła, oczopląsy były dosyć takie ostre. Oczy wiadomo, uciekały, ale wiedziałem, że gdzieś Bóg wie, jak ten mój wzrok nie będzie brany pod uwagę, więc ten go od razu zrzucałem, idzie do góry, a ja w dół, idzie do góry, a w dół, idzie do góry, a ja w dół, idzie do góry, a ja w dół. Jakby rozumiem, że przy tych wszystkich psychodelicznych rzeczach to oczy mogą automatycznie uciekać, ale to nie jest tak, że naszych oczu nie widać. O nie, 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 nie. Jak się idzie, to najlepiej jest mieć wzrok cały czas skierowany na wprost. Oczywiście, jeżeli chcecie spojrzeć w dół, żeby zobaczyć, czy się nie potkniecie, no to trudno. Nie ma to jakiejś wielkiej różnicy. Jeżeli chcecie spojrzeć raz na jakiś czas gdzieś na widownię, też wydaje mi się, że nic się nie stanie. Ale jeżeli szłaby modelka i robiła tak, to nie sądzę, że zostałaby zatrudniona do następnego pokazu. No i to samo tyczy się oczywiście panów. Więc tutaj, Borys, się z tobą do końca nie zgodzę. No idzie nasza torpeda. No idzie nasza petarda, Natalia. Pięknie jak zawsze, niesamowita jest. Widzisz, jak ona pięknie wygląda. Pięknie. Ale tu chyba nie ma żadnej uczestniczki, która by brzydko wyglądała w tym stylu. No po prostu to jest tak kobiecy zestawienie, a Natalia to już po prostu co odcinek wymiata. Ciekawa jestem, kiedy będzie ten odcinek, że niby wszystko jej przestanie dobrze iść i jurorzy powiedzą, że chyba spoczęłaś na laurach. Tak sobie dobrze radziłaś. Zobaczymy, czy w ogóle będzie taki odcinek, ale w każdym sezonie był już taki odcinek. Ktoś we mnie uderzył w ogóle. Tak się uderzył? Ada, ty we mnie piekłaś. Co? Piekłaś we mnie. Serio? Tak. Ada była na takim poziomie adrenaliny, że nawet tego nie poczuła i nawet mnie to nie dziwi. Jestem w stanie uwierzyć w to. Ludzie podobno, jeżeli są naprawdę zestresowani, jeżeli ich adrenalina jest na po prostu największym buście możliwym, to nawet potrafią biegać ze złamanymi kończynami. Co nie jest zdrowe oczywiście, ale widzicie, jaką mamy moc przetrwania, więc jakaś taka stłuczka czy coś w ten deseń, jestem w stanie to zrozumieć. Ja czasami, jak miałam wyjście na żywo w telewizji, to nie pamiętałam tych wyjść. To jak mi schodziła adrenalina, to po prostu wszystko mi umykało z głowy. Uważaj po tej prawej stronie, bo jak chcę wychodzić za tych rogów, to nie widać. Po barku mnie przejechała. Już myślałem, że albo ja się wywalę, albo ona się wywali. Ja w ogóle nie pamiętam takiej sytuacji, żebym na niego wpadła. Mi się wydaje, że chyba może na jakiś zakręt, ale ja nie pamiętam tego. Ale program Top Model poświęca kilka minut sprawie, która nie jest istotna. Jakby pewnie to zostało o tym... Boże... Krystian powiedział pewnie o tym tylko tak jako wspomnienie, a oni tutaj pełen wywiad z Adrianą, wywiad z Krystianem na ten temat. No zahaczyli o siebie, to zahaczyli o siebie. No takie rzeczy się dzieją, trudno. Mało brakowało, a mógłbym rozwalić całą scenografię dookoła, bo naprawdę miejsca było bardzo mało. Widzicie, ja tego nie widzę tutaj w tym programie. Być może rzeczywiście było bardziej dramatycznie niż to, co my widzimy. Ale z drugiej strony, a może mu się tak wydawało, że jest tak mało miejsca, bo te obrazki tak latały. No nie wiem, ja tam nie widziałam, żeby uczestnicy byli w jakichś niebezpiecznych sytuacjach i jeżeli rzeczywiście było tak, że było blisko zniszczenia sceny, no to brawo dla modeli, tym bardziej, bo ja tego absolutnie nie widziałam.
O, patrzcie, wow. Co to się, ale super. Za drugim wyjściem ściany się zaczęły podnosić. To było takie lekkie zawahanie. Wychodząc, przed sobą widzi się jury. O. To nagle szok. Gotowy? Aha, bo we wcześniejszym wejściu, jak ta ściana była jeszcze opuszczona, to jury było dopiero na końcu widać, tak? O kurczę, ale mają skomplikowany pokaz. Ale podoba mi się, to przynajmniej nie jest jakieś chodzenie, wiecie, w kulkach chomików na wodzie, a nie jakieś inne takie szalone, niebezpieczne rozwiązania, tylko rzeczywiście taki pokaz mógłby się pojawić. Natomiast to jest jeden z tych pokazów, gdzie ludzie bardziej się skupiają na całym show i na całej tej otoczce dookoła, a nie na samych ubraniach. Idziesz? Krystian! Krystian! Ada we mnie wbiegła, ale nic się wielkiego nie stało. Dobra, uciekam, bo... Krystian! Ile razy jeszcze oni wrzucą przebitkę o tym, że weszli na siebie? Jakoś nie sądzę, że Krystian rozwlekał ten temat. Wielka afera. Idzie. Afera barkowa. Albo łokciowa, nie wiem czym tam dostał. Właśnie wchodzisz teraz. O, Krystian by się prawie nie wyrobił, widzicie, on tam opowiada o tej aferze, że Ada na niego wbiegła, a tu prawie mu kolejka przeleciała. Ja w ogóle na jego miejscu to bym zrobiła inaczej. Jak ja miałam pokazy, to zazwyczaj zakładałam te takie najważniejsze części ubrań, czyli na przykład spodnie i top, jeżeli miałam akurat spodnie i top, jeżeli miałam jakiś żakiet i buty, no to zakładałam tylko spodnie, top, szybko leciałam, ustawiałam się już w kolejce i wtedy zakładałam jeszcze buty, zakładałam żakiet i jak zakładałam buty, to brałam tylko twarz do góry i tutaj mi robili makijaż, pudrowali, układali mi włosy, a ja tam sobie jeszcze zakładałam te buty. Jeszcze obok mnie była dziewczyna, która pomagała mi się przebierać. Tutaj też, zobaczcie, nie zostały w ogóle chyba zatrudnione żadne osoby do pomagania przy przebieraniu się, a takie osoby chyba zawsze są na pokazach. To naprawdę musiałyby być jakieś mega budżetowe i nieprofesjonalne pokazy, gdzie modele nie mają osoby, która pomaga im się przebierać. Albo takie pokazy, gdzie mają bardzo dużo czasu. Natomiast... szczerze mówiąc, jest większa szansa na jakiś fuck up. A tutaj Krystian, zobaczcie, gadał sobie o tym, że tam miał stłuczkę z Adrianą i prawie by się nie wyrobił, żeby wejść, a w normalnym pokazie to by oznaczało, że wejdzie po prostu chwilę później, dwie osoby dalej czy trzy osoby dalej, ale tutaj no to już by nie poszedł w ogóle. Czekaj, Martyna. Jaka poza! Zobaczcie, co tutaj Weronika zrobiła. Ciekawa jestem, czy takie były instrukcje, żeby coś takiego robić. Bo wydaje mi się, że sama z siebie chyba by tak nie zrobiła. Szkoda, że nam nie pokazali briefingu. Jestem ciekawa, jak ci modele mieli pójść. Ola kolejny raz wygląda cudownie. Jak ona ma żuchwę niesamowitą. No pięknie. Wyszedłem w ostatnim momencie. Gdybym nie zdążył na drugą część pokazu, byłbym na siebie bardzo, bardzo zły na pewno. Ale jak on chodzi zawadiacko, tak zrzuca tutaj ramionami i tak dalej. Właśnie próbuję, tak się zastanawiam nad tym, czy... to dobrze, czy to źle? Bo nie wiemy za bardzo, czego od nich oczekiwano. To był moment, kiedy się zestresowałam. Wtedy po prostu wszystko zaczęło się trząść, latać i nie wiedziałam, czy zdążę, czy nie. Adriana, kochana! Aha, bo ona się z sukienki jeszcze przebierała. Na pewno sytuacja, w której z nas, czy ja nawet miałabym przegapić pójście w pokazie, no to byłoby takie duże rozczarowanie dla samej siebie, ale też wiem, że dla jurorów i projektanta. Adriana! No na pewno i wydaje mi się, że to byłaby dobra wymówka, żeby wyrzucić kogoś z programu, nawet jeżeli super sobie radził. A tak naprawdę, no dobra, powinni się przebrać na czas, ale tak naprawdę to powinniście mieć do tego osobę wyznaczoną, która wam pomaga się przebrać. Już od razu jesteś spóźniona. Jakieś było zamieszanie z Adrianą? Bo to jest bardzo trudny pokaz dla nich, taki obnażający. A skąd Dawid wie, że był jakiś problem? Bo tak naprawdę to oni zobaczyli tylko tyle, że Adriana wyszła. Może była sekunda albo dwie sekundy opóźnienia, ale szczerze mówiąc, myślicie, że oni by to zauważyli? Myślicie, że siedząc z zegarkiem i odliczają, kiedy wychodzi kolejna osoba? Nie wydaje mi się. Więc prawdopodobnie usłyszał to przez słuchawkę i prawdopodobnie już cała narracja jest prowadzona dookoła tego, jakie informacje oni dostają. Oczywiście znowu to może być moja teoria, natomiast tak naprawdę patrząc na to, jak chodzą uczestnicy, może nam się nie podobać ich catwalk, ale poza tym żadnych fuck-upów, żadnych jakichś dużych wpadek i świetnie sobie radzą. No i póki co wszyscy wychodzą, więc nikt nie przegapił swojej kolejki. Borys, brawo. Tu jest taka siła, no mnie się bardzo podoba. No jej nie
nic nie rozprasza, no, tak. Słuchaj. Ona jest taka sfokusowana. She can go. Ja się tylko boję, że Natalii widzowie nie będą lubili, dlatego że za dobrze sobie radzi. A zazwyczaj jak ktoś sobie za dobrze radzi, to widownia za tą osobą nie szaleje. Idzie! Pięknie Michalina w tej sukience. Tak próbowała. Bardzo fajnie sobie poradzili według mnie. Że nic się nie potknął przy tych takich kolorkach i szlaczkach. No pięknie, nawet podczas finału, a podczas finału dużo wpadek może się pojawić, dlatego że często miałam koleżanki, które stawały na moim trenie od sukni. Słuchajcie, ja zawsze 1000 razy się upewniałam, że zachowuję odpowiedni dystans, żeby nie stanąć koleżance na sukience. A wiecie, ile razy mi koleżanki przydeptały sukienkę? Sukienki? No właśnie, w liczbie mnogiej. Ja sama nawet nie wiem, bo to było tak dużo razy. Michalina, pack genauso deinen Koffer und komm auch mit mir nach Berlin. Natalia, was soll man zu dir sagen? Du bist ein Model. Pack deinen Koffer und geh nach Paris. Czyli co, chyba dziewczyny najlepiej sobie poradziły ze wszystkich, brawo, i to musi być cudowne uczucie usłyszeć tak miłe słowa od projektanta. Martina, du hast ein wunderschönes Gesicht, aber das reicht nicht. Tut's mir total leid, das zu sagen, aber ich hab heute kein Model gesehen. For me, a plus size girl has more energy than every other model. Kilian pracuje często z modelkami size plus. Był bardzo rozczarowany. Niestety, Martyna. Kick your ass and... Trochę się wkurzyła. Ciekawe, że tutaj projektant, słuchajcie, pracuje z modelkami plus size, bo nareszcie usłyszeliśmy coś od osoby, która siedzi w branży. W sensie siedzi w branży, która po prostu wie, jak to rzeczywiście wygląda. I ja rozumiem, co on miał tutaj na myśli, bo jeżeli ktoś jest trochę niższy, jeżeli ktoś jest trochę ma trochę większy rozmiar niż ten taki standardowy modelingowy, to rzeczywiście musi pokazać, słuchaj, nieważne, że zazwyczaj zatrudniasz inne dziewczyny, ja tutaj jestem lepsza od wszystkich. Ja to przynajmniej tak widzę, że po prostu takie nastawienie powinno być, że patrz, teraz ja wchodzę. Weronika, you look amazing, du siehst super aus. Ale mir hat backstage deine Attitude nicht so gefallen und es ist völlig okay, du darfst einen Look scheiße finden, aber ich darf das nicht sehen. Zgadzam się. To jest dokładnie to, co powiedziałam wam na samym początku. To jest wasza sprawa, jeżeli wam się ubranie nie podoba. To nie jest wasze prywatne wyjście na imprezę. Wy nie wybieracie tego, co wam się najbardziej podoba, tylko to jest praca. Nie spodziewałam się tego, że na backstage'u też będą oceniali, jak się zachowuje, czy współpracuje i tak dalej. Co? Nie no, Weronika, to tutaj mnie teraz zaskoczyłaś. Ja rozumiem, że nie musiałaś oglądać programu Top Model wcześniej, ale bez przesady już. Jurorzy tyle razy podkreślali to, że jakby nastawienie do sesji jest ważne, że wasz attitude jest ważny, że w ogóle, żeby nie narzekać, że chwalili dziewczyny, które miały najlepszy kontakt z fotografem, i to było podkreślane tak wiele razy, że nawet jeżeli nie spodziewałaś się, nie oglądałaś poprzednich sezonów, to ciężko jest mi uwierzyć w to tłumaczenie. Moim zdaniem, nawet jeżeli nie wiedziałaby, jak to wygląda w modelingu, to chyba tak, no, na taki zwykły chłopski rozum, jeżeli ktoś was zatrudnia, na przykład jeżeli nawet staracie się o miejsce w korpo, to nie będziecie narzekać, jeżeli dostaniecie swoją posadę, że wam się nie podoba kształt biurka i że jest inne biurko lepsze w momencie, kiedy dostaniecie dobrą posadę. Albo nie będziecie narzekać, że no wszystko fajnie, dobre zarobki dostaję, super prestiżowa praca, ale nazwa firmy jest do dupy, w ogóle beznadziejna jest. I powiecie to szefowi, który założył tę firmę i wymyślił nazwę. Jakby w każdej branży jakby można to odnieść, prawda? On tutaj tworzy swoje ubrania, a ty krytykujesz, że ubrania ci się nie podobają. No to tak jakby skrytykować cokolwiek, co stworzyły inne osoby i ciebie zatrudniły. Ach, Claudia, ich hab dich backstage gesehen und dachte, boah, ist die hot. Gib dir als erstes wirklich ein gut gemeinten Tipp. Mach, wenn du bei einer Fashion Show läufst, so? Nicht so viel Stress wegen der Schuhe. No, tissue, keep it with a smile and fake it until you make it. Ej, tutaj to już teraz trochę zmieniłam nastawienie do całej sytuacji, dlatego że widzieliśmy, jak wyglądała ta sytuacja. Klaudia nie narzekała. Klaudia po prostu bała się, że zepsuje sukienkę, no i powiedziano jej, że idź i poćwicz sobie chodzenie. Poszła, poćwiczyła chodzenie i wyszła super. No to być może sytuacja z Weroniką też była przerysowana i być może ona, może
może nie narzekała aż tak bardzo, albo użyła innych słów, albo może znowu to zostało przerysowane. Nie podoba mi się tutaj podejście projektanta, dlatego że przekręcił absolutnie sytuację z Klaudią. Klaudia moim zdaniem zachowała się super, nie chciała zniszczyć jego stroju. Pomyślałam, że jakby nic tak naprawdę się nie stało. No. Ja mu nie chciałam podrzeć sukienki, on chciał, żebym dobrze wyszła. Kochani, mam nadzieję, że... Dokładnie, Klaudia, świetnie to podsumowałaś i trochę bardziej zwięźle niż ja. Muszę się nauczyć krótszej wypowiedzi. Że weźmiecie to do serca, co nasz gość tutaj mówił, bo on jest z tej branży, on się zna. I takie dwie osoby, co chcemy właśnie powiedzieć, że byliście najlepsi dzisiaj. Dwie najlepsze osoby. No to najbardziej podekscytowany chyba był projektant, kiedy mówił o Michalinie, o Natalii i Adriana też mu się bardzo spodobała na catwalku. Więc wydaje mi się, że to te osoby. O reszcie chyba jakoś tak... Może nam nie puścili przebitek, także zobaczmy. Michalina. Mhm. I druga osoba, Maciej. O proszę bardzo, ale cieszę się, że Maćka w takim razie doceniono. Nareszcie, nareszcie, chcieliście go wyrzucić, no i widzicie? A ja mam nadzieję, że teraz Maciek rozniesie system i mam nadzieję, że trafi do finału. Serio, teraz to jeszcze mocniej za niego kciuki trzymam. Brawo! Potrzebowałem tego. Jestem z siebie dumny w sumie, że po takiej porażce, która mnie spotkała, no super. W sumie odbiłem się. To co, jedziemy do Paryża? Czuję się doceniona, czuję się zauważona. No i bardzo dobrze, ale ja się zastanawiam, co oni w ogóle wygrali? Nie powiedziano nam chyba, jaka jest nagroda, więc tego mi zabrakło. No i brawa dla uczestników, brawa dla Maćka. Klaudia, to jest pierwsze zadanie, wiesz, z którym sobie nie poradziłaś. Wiesz o tym? Tak po prostu... Dobra, nieważne. Będziesz wiedziała, co robić drugim razem. Uważam, że ta uwaga jest akurat trochę krzywdząca. W sensie... A zaraz dam się wypowiedzieć tutaj Martynie, zaraz to cofnę, ale zastanawiam się, o co chodzi z Klaudią. Dlaczego to jest pierwsze zadanie, w którym sobie nie poradziła? Przecież nie zrobiła żadnej dramy o buty. Przeszła się dobrze, wyglądała, wszyscy powiedzieli, że wyglądała pięknie. Mam takie wrażenie, że naprawdę, no nie uważacie, że... Ta afera z butami była totalnie niepotrzebna? Uważam, że ta uwaga jest akurat trochę krzywdząca. W sensie, dlaczego? No, że dlaczego mamy oczekiwać od dziewczyn, które nie są jakby szczupłe, że mają nadrabiać jakby zupełnie energią? Zupełnie źle to no, rozumiesz. W sensie, no Weronika nie jest energetyczną osobą, tak jakby na co dzień, kiedy się osobiście z nią przebywa. Na wybiegu jest. Okej, okay, no chyba, że na wybiegu. Na wybiegu jest. On u niej komentował kompletnie coś innego. Mhm. Właśnie widzisz, źle to rozumiesz. Mhm. Nie powiedział nic złego. Powiedział, czego oczekuje od modelki. Ty teraz musisz zawalczyć o siebie. Tak. Ja trochę rozumiem, o co chodzi Martynie i rozumiem, że mogła tak to zrozumieć i ja też, tak jak Kasia Sokołowska, tego nie zrozumiałam w ten sposób. Ja to bardziej zrozumiałam w ten sposób, że po prostu troszeczkę ciężej będzie ci wejść do branży. Podobnie jak na przykład troszeczkę ciężej osobom niższym będzie wejść do branży, więc jeżeli jesteś osobą niższą i chcesz, żeby projektant ciebie przyjął do pokazu, to pokaż, dlaczego ma cię przyjąć. Jakby troszeczkę będzie ci ciężej, masz trochę więcej utrudnień. Może to się nadal wydarzyć, ale naprawdę musisz dać z siebie wszystko. Ja to w ten sposób widzę, a ciekawa jestem, czy wy to zrozumieliście tak jak Martyna, czy raczej rozumiecie postawę projektanta? Weronika, ty serio popracuj nad tym, bo to jest bardzo niegrzeczne, jak się zachowujesz. I to już nie jest pierwszy raz, ale my w domu też to widzimy. Jeżeli będziesz ciągle niezadowolona, to tak cię ludzie będą postrzegali, później nie będą chcieli z tobą pracować. To może wynikać w ogóle to, że teraz Michalina rozmawia z Weroniką, może wynikać z dobrej woli, chciałam wam powiedzieć, bo widziałam, że sporo z was skrytykowało zachowanie Michaliny w poprzednim odcinku, ale serio, być może ona po prostu chce Weronice doradzić, że po prostu wyjdzie jej na lepsze, jeżeli troszeczkę zmieni podejście do ludzi. A swoją drogą to też chciałabym zobaczyć w ogóle, jak ta rozmowa się zaczęła. Chciałabym zobaczyć, czy tutaj producenci programu namówili dziewczyny, żeby podeszły i zaczęły rozmowę, czy Weronika sama zaczęła rozmowę, czy Michalina zaczęła rozmowę, bo wcale bym się nie zdziwiła, jakby to było ustawione przez program. Oczywiście nie wiem, jak wy sądzicie, jaka jest wasza teoria, kto tutaj zaczął temat. To naprawdę, to szkodzisz sama sobie. Starałam się angażować. Ja czasem tak mam, że po prostu jak coś mi się nie podoba, to ja to mówię. No ale teraz rozumiem, że po prostu nie wolno mi tego mówić. No niestety, w pracy, praca to praca. Może ci się wiele rzeczy nie podobać i nad niektórymi rzeczami warto jest dyskutować, ale jeżeli nie podobają ci się projekty projektanta, to z drugiej strony dlaczego on miałby cię wziąć do następnej pracy?
Moim zdaniem pewność siebie jest też o tym, w jaki sposób podnosimy się po ciężkich chwilach. Może nie było tej energii na tym wybiegu, dlatego że ja w środku walczyłam z tymi swoimi demonami. To, że sobie to uświadomiłam też już wczoraj i stwierdziłam, że rzeczywiście tak może być i tak jest, myślę, że to mi też mocno pomoże dalej. Mam nadzieję, że rzeczywiście tak będzie. Ja czekam, aż zobaczymy taką przemianę Martyny. Prawdziwą czy ustawioną przez program? Nie, no żartuję oczywiście. Mam nadzieję, że po prostu, jeżeli rzeczywiście miała coś takiego, co ją blokowało, to że teraz zobaczymy całkowicie inną energię, bo w ogóle nie było widać jej energii też. No wiecie, to może być wyreżyserowane, ale nie było ja nie widziałam za bardzo jej jakichś takich fajnych, pozytywnych interakcji z ludźmi. Nie widziałam za bardzo jakiejś takiej osobowości i czekam, bo chciałabym zobaczyć trochę więcej. Miałam tutaj komentować modelingowe rzeczy, wybaczcie, ale od czasu do czasu też zdarzy mi się coś takiego skomentować. Pomijam niektóre wątki, więc jak chcecie obejrzeć cały odcinek, to oczywiście zapraszam do playera, znajdziecie pełne linki w opisie mojego filmu. Ja natomiast oczywiście wszystkiego nie będę tutaj poruszać, bo by czasu po prostu na to nie starczyło. Ja bym mogła gadać godzinami. Dzisiaj zrobimy zadanie, które będzie polegało na tym, abyście znowu podzielili się w trzy grupy, zrobili sobie jakieś zdjęcia przy ściankach. Ja nie lubię tych takich zadań grupowych. W sensie spoko, że one są, bo i tak tutaj jest dużo modelingu, ale to są moje najmniej ulubione zadania. Nie, tu nie czepiam się w ogóle produkcji programu, ja po prostu tego nie lubię. Mam nadzieję, że tu mnie zaskoczą, ale spodziewam się czegoś nudnego. Stworzyli i wymyślili filmy, kampanię do social mediów. Pomogą nam w tym goście. Oczywiście, czyli za każdym razem teraz to drugie zadanie to są goście. Uczestnicy dzielą się na kilka grup, każdy ma inny temat przewodni i nagrywają jakieś filmiki. No ostatnio były zdjęcia, ale takie... Nieciekawe są te zadania, tak mi się wydaje. Sylwia Lipka, jedna z ulubionych wokalistek i influencerek młodego pokolenia. Oraz Michał Czernycki, znakomity aktor, który zagrał w ponad 30 serialach i filmach. Świat mediów czasem wywiera dużą presję, dlatego bardzo się cieszę, że będę mogła z wami porozmawiać na temat akceptacji siebie i swojego ciała. A dla mnie efekt naszego spotkania jest drugorzędny. Zależy mi, żebyśmy się prawdziwie po ludzku spotkali. To dla mnie jest najważniejsze. O kurczę, czego będzie dotyczyło to zadanie w ogóle? Dzisiejszy nasz temat kampanii społecznej, którą zrobimy, dotyczy samoakceptacji. Ja walczyłam z anoreksją. Ją pokonałam. Bo mam za sobą dwie próby samobójcze, jak byłem nastolatkiem. Zostałem wybrany nie dlatego, że to się stało, tylko dlatego, że z tego wylazłem. Osoby, które zarządzają grupami, czyli nasi dzisiejsi goście specjalni, podzielili się swoimi naprawdę bardzo trudnymi doświadczeniami. Więc jeżeli chcecie zobaczyć więcej, no to tak jak mówiłam, zapraszam was do pełnej wersji odcinka. Ja zauważyłam, że ostatnio zbyt dużo dawałam przebitek z tych odcinków i trochę to wyglądało jak po prostu oglądanie całości Top Model. I oczywiście, jeżeli będzie wymagała formuła tego, to będę nadal wrzucać dużo fragmentów, ale pamiętajcie, że niektóre rzeczy będę pomijać, bo chcę się skupić bardziej na zadaniach. Natomiast były bardzo interesujące i bardzo mocne tematy poruszane. Co? Żeby nie było widać naszych kciuków, tylko same ręce gołe. Zdejmij na chwilę to. Tutaj nie chodzi też o jakąś rywalizację w tym zadaniu, tylko o to, żeby po prostu stworzyć coś, co będzie miało wartościowy przekaz. Jakoś tak. I się będę po prostu tak, no. Że się tak ściskaj ten centymetrem, tak, żeby to było widać. O, właśnie. No, Wow. Ale co do tego, co Martyna powiedziała, to ciekawa jestem, czy jurorzy się zgadzają, że rzeczywiście tutaj chodzi o to, żeby stworzyć coś wartościowego, a nie o to, żeby wygrać zadanie. Ciekawa jestem, co Joanna na to. A może mnie zaskoczą. W tym sezonie akurat jurorzy często mnie zaskakują. W poprzednim odcinku, zaskoczyli mnie niestety beznadziejną sesją, ale tak poza tym, to zaskakują mnie takimi naprawdę fajnymi rzeczami i tym, jak zmienił się program. Na lepsze. Kiedy zacząłem chodzić do szkoły, zacząłem być wyzywany, że Azjata, Chińczyk i tak dalej. Ale chciałem w ogóle wybielić się. I teraz pora na obrót. Mi nic nie dotyka i ja nie wiem, co by się musiało stać, żeby mnie złamać. Chociaż wiadomo, pokazuję te emocje, ale nigdy nie pokażę, że coś mnie potrafiło złamać.
Szacun w ogóle dla uczestników tutaj też dzielą się wieloma trudnymi sytuacjami i widać, że dużo z tych osób przechodziło przez bardzo ciężkie sytuacje. Ja natomiast skupię się tutaj na samym zadaniu i muszę przyznać, że bardzo kreatywne podejście do zadania. No i w sumie ciekawa jestem efektów. Zastanawia mnie to, że po pierwsze nagrywają te filmy tabletem. Dajcie znać, bo ja mam jeszcze swój stary iPad i jakość nagrań jest tragiczna. Dajcie znać, czy teraz jakość tych nagrań jest lepsza i czy rzeczywiście opłaca się, czy nie lepiej jest po prostu wyciągnąć telefon, gdzie telefony możemy nagrywać nawet w 4K, więc nie za bardzo to rozumiem. I teraz jeszcze, skoro to ma być kampania społeczna na kanały społecznościowe, na social media, to jeżeli to jest nagrywane na... Ja to rozumiem, że to ma być nagrywane na Instagram albo na TikToka, to dlaczego nie nagrywają tak, tylko nagrywają w poziomie? To mnie bardzo zastanawia i ciekawa jestem, jak będzie wyglądała postprodukcja. Jeżeli to jest nagrywane na YouTube'a, no to wtedy poziomo, ale to akurat ma bardzo duże znaczenie. Ja wiem o tym, bo ja muszę nagrywać niektóre rzeczy dwa razy i jak dronem nagrywam niektóre rzeczy, to nagrywam dwa razy. Raz lecę dronem i nagrywam wszystko w poziomie, a potem ja mam takiego drona, że mogę obrócić kamerkę, żeby nagrywać wertykalnie i nagrywam wtedy w pionie. Także tutaj trochę tego nie rozumiem, ale jeżeli podłożą fajną muzykę, jeżeli ładnie zmontują, no to wygląda na to, że tutaj będzie jakiś ciekawy filmik. Jakie macie pomysły? Znaczy, co, no to co może właśnie zapiszmy takie szybkie nasze myśli, tak. A później będziemy to rozwijać. Zgadzam. W sumie fajny pomysł, że tutaj każdy rzuci jakieś swoje hasło, potem to wszystko rozwiną, taka trochę burza mózgów, którą później będzie można łatwo uporządkować. Ja najmniej bym się odnalazła w tych zajęciach grupowych. Tak jak wam mówiłam, ja jestem indywidualistką. Dajcie znać, czy wy wolicie pracować w grupie, czy indywidualnie. Bez kaptura będzie lepiej, wiesz, bo wszyscy są BS i wydaje mi się, że tacy są te, takie wasze buzie, to jest lepiej. Myślę, że fajnie, że robimy takie rzeczy ogólnie, bo mam nadzieję, że po tym filmiku, jak naszej grupy i waszej, jak ktoś faktycznie oglądając to, no komuś pomożemy i po prostu ktoś faktycznie sobie uświadomi, że warto prosić o pomoc, nie? To też muszę powiedzieć, że muszę tutaj dodać od siebie, że fajnie, że takie zadanie się pojawiło i w sumie dobrze, że program Top Model porusza te takie trudne problemy społeczne. Ja rozumiem, że to jest bardzo istotne. Ja po prostu zawsze czekam na jak najwięcej takich typowo modelingowych zadań. Natomiast wiem, że jeżeli ktoś się wybije w modelingu, albo wręcz w odwrotną stronę, być może niektóre osoby najpierw wybiją się na social mediach, a potem dzięki temu będą miały większą szansę na to, żeby wybić się w modelingu. Więc taka jakby nasza aktywność w social mediach jest bardzo istotna, więc doskonale to rozumiem. Powycinałam dużo historii, uczestnicy dzielili się swoimi trudnymi historiami. Ja po prostu nie miałabym co w tym odcinku skomentować, dlatego że na przykład komentując projekt Lady, tam troszeczkę więcej czasami zagłębiam się w jakieś takie przemyślenia, dzielę się swoimi spostrzeżeniami, również takimi... Chciałam powiedzieć z zakresu psychologii, ale to jest złe określenie. Po prostu dzielę się swoimi przeżyciami, doświadczeniami, troszeczkę głębiej wchodzimy w niektóre tematy. Natomiast moje komentowanie Top Model nie ma polegać na tym, że będę tutaj wchodziła w trudne takie społeczne tematy, bo też nie tego ode mnie oczekujecie. Dlatego trzeci raz chyba powtórzę, jak macie ochotę, to link jest w opisie i szacun dla uczestników, że tak się otworzyli i na przykład dla mnie to nie byłoby łatwy temat, znaczy w ogóle nie byłoby łatwo mi się otworzyć na trudne tematy w programie telewizyjnym, także mogę się tylko domyślać, że łatwo pewnie nie było. Depresję nie zawsze widać. Nie bój się prosić o pomoc! Mam takie wrażenie, że super, że takie zadanie zostało zorganizowane i super, że uczestnicy się w to zaangażowali. Na pewno dla nich ten film ma duży ładunek emocjonalny. Mnie by on, jakby mojej uwagi on nie przykuł za bardzo. I rozumiem jakby sam zamysł tego filmu. Zamysł był bardzo ciekawy i uważam, że bardzo ważną sprawą jest to, żeby rozmawiać o tym, że niektóre osoby, które wyglądają na zadowolone, uśmiechają się, żartują i tak dalej, tak naprawdę mogą mierzyć się z czymś bardzo trudnym. Pod kątem jakby wykonania nie przemawia do mnie ten film, ale też, tak jak sami uczestnicy mówili, nie do końca o to tutaj chodziło.
Social media przedstawiają często fałszywy świat. Nie chcę być tego częścią. Chcę być przykładem dla innych osób, bez retuszu, operacji i filtrów. Jestem Natalia i jestem więcej niż tylko ciałem. Był taki czas, kiedy myślałam, że rozmiar ubrań, które noszę, definiuje moją wartość. Definiują to, jaką jestem osobą. To już przeszłość. Rozmiar to tylko liczba. Jestem Martyna i jestem więcej niż tylko ciałem i jego rozmiarem. Kiedyś myślałam, że mocny makijaż jest moim obowiązkiem, definicją bycia prawdziwą kobietą. Nie ma czegoś takiego jak prawdziwa kobieta. Każda z nas jest prawdziwą, będąc po prostu sobą. Jestem Adriana i jestem więcej niż tylko ciałem. Gdy weszłam w okres dojrzewania, bardzo szybko urosłam. Byłam najwyższa w szkole i wyśmiewana. Żyrafa, gigant. Dzisiaj już wiem, że mój wzrost to tylko liczba, a nie miara mojej wartości. Jestem Alex i jestem więcej niż tylko długimi nogami. Słowa mogą ranić bardziej niż czyny. Nienawidziłem tego, jaki jestem. Codzienne obelgi, hejt i przemoc słowna nieustannie raniły mnie i zostawiały ślad po sobie. Dzisiaj kocham całego siebie. Jestem Adrian i jestem więcej niż tylko kolorem skóry. Samotność. To właśnie ona towarzyszyła mi w dzieciństwie. Otoczony rówieśnikami, a jednak całkiem sam ze swoim pochodzeniem. Moje pochodzenie to więcej niż wygląd. To moja tożsamość, historia. Jestem Krystian i jestem więcej niż tylko ciałem. Wow. Filmik drugiej grupy według mnie był zdecydowanie lepszy i aż miałam ciary oglądając ten filmik. Naprawdę uczestnicy świetnie się spisali. Jakby wiadomo, że obie grupy super, natomiast tutaj brawo. I takie to, podoba mi się, że to było takie personalne i że to było takie naprawdę ich. No, świetna robota. Jeśli my na którymkolwiek etapie swojego życia mamy odwagę powiedzieć prawdę o sobie, to jest pierwszy dzień, w którym zaczniecie chodzić nie z pochyloną głową przy budynku, tylko z podniesioną głową, bo już nie ma odwrotu. Powiedzieliście, jak macie na imię i kim jesteście. Wielkie gratulacje. Bardzo ładnie powiedziane. Nie dziwię się, że Michalina tutaj się popłakała. Musiałam się chwilę zastanowić nad imieniem, żebyście znowu nie czepiali się, że myliłam imiona. Chociaż mieliście absolutnie rację, że się czepialiście. Pięknie powiedziane, piękne też filmy. Zobaczmy, czy coś tutaj jeszcze jest w tym zadaniu, czy będzie już sesja zdjęciowa od razu. Dzień dobry! Cześć, cześć! Dzisiaj wasz pierwszy modowy film. Czyli w kolejnym odcinku będziemy mieli film modowy, kochani. No to co, to na dziś to już wszystko w takim razie. Jak wiecie, ja zawsze dzielę te odcinki na pół, dlatego że mam zazwyczaj dużo do powiedzenia, a w tym odcinku mam wrażenie, że nic ciekawego nie miałam do powiedzenia. Wybaczcie, trochę coś tam o pokazach mody, ale mam wrażenie, że ten odcinek był dobry. On naprawdę poruszał bardzo trudne tematy, które ja tutaj trochę poprzycinałam, ale już opowiedziałam wam dlaczego. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie modelingowe, to mam wrażenie, że nie było zbyt dużo do skomentowania. Mam wrażenie, że strasznie mało nam pokazali backstage'u, strasznie mało nam pokazali w ogóle jakichkolwiek takich organizacyjno-modelingowych rzeczy, a one mnie najbardziej ciekawią. Jestem ciekawa, czy was też najbardziej takie rzeczy ciekawią. Dajcie komentarz jakiś, proszę, kochani. Nawet nie wiem za bardzo, jaki komentarz dać, o jaki komentarz was dzisiaj poprosić. No to prawdopodobnie ten odcinek wypuszczę w piątek, postaram się w czwartek. No to zostawcie komentarz w czwartek, żeby dać mi większą motywację, żebym następne odcinki nagrywała i od razu montowała też w czwartek, żeby jak najszybciej się pojawiały. O, może zróbmy tak, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, a jeżeli nie podoba wam się komentarz czwartek, to po prostu dajcie znać, co sądzicie o dzisiejszym odcinku i dajcie znać, jak dźwięk, jak obraz. Mam nadzieję, że było lepiej. Oczywiście będę jeszcze nad tym wszystkim pracować, żeby oglądało wam się moje filmy jak najlepiej, a ja ze swojej strony postaram się wrzucać jak najciekawsze komentarze, uzupełniające temat modelingowy, dzieląc się tym, co po prostu wiem. Wielkie dzięki za to, że byliście ze mną. Zapraszam na mój Instagram, Pankinka, i do zobaczenia w następnym odcinku. Buziaczki i bye bye! Nagrywam ten odcinek zniszczoną kamerą i niestety moja główna kamera jest teraz w naprawie, więc nagrywam to taką trochę starszą kamerą. Ten sam typ, ale niestety ona mi się strasznie przegrzewa, więc musiałam robić pauzę co jakieś 6-10 minut. Strasznie ciężko mi się to nagrywało. Jaki temat dać? Nie wiem, jaki dać tytuł, ale taką znudzoną trochę twarz, że taką bardziej neutralną, bo w sumie nie wiem, jak ja to nazwę. O, może dam tytuł, że Martyna nie zgadza się z krytyką projektanta, bo tak zawsze muszę znaleźć jakiś taki mały punkt zaczepienia. Więc wydaje mi się, że to była jedyna taka interesująca rzecz w dzisiejszym odcinku chyba. A dajcie znać, co w ogóle według was było najbardziej interesujące, oprócz oczywiście tego, że uczestnicy podzielili się swoimi trudnymi historiami, no bo to jest jakby sprawa oczywista. Dobra, mamy to.